Drogi zawodniku, jeżeli jeszcze nie do końca wiesz, o co chodzi w DraftLize, to ten filmik powinien odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Dla kogo jest DraftLiga? Dla każdego. Dla każdego, kto kocha koszykówkę. Każdy z nas marzył, że zostanie wybrany w drafcie i będzie grał w NBA, prawda? Cóż, wzrost, trochę pecha, daleko do Stanów, nie każdemu się udało. Zatem zróbmy sobie taką ligę tutaj. Przejdźmy po kolei przez parę tematów. Jeżeli grasz w dwóch ligach amatorskich, drużynie akademickiej, trzeciej lidze i jeszcze gdzieś, to może faktycznie nie masz czasu na grę w DraftLize. W każdym innym wypadku prawdopodobnie masz. DraftLiga wymaga deklaracji na zaledwie miesiąc. Przez ten miesiąc, od 30 listopada do 22 grudnia, w każdą sobotę i niedzielę, od 19 do 20.30 będziesz grał w kosz. Czyli intensywnie, ale krótko. Nie musisz się z nikim umawiać, nie musisz nikogo znać. Zgłaszasz się sam. Wchodzisz na www.draftliga.pl i wypełniasz zgłoszenie. A teraz pora na najważniejsze. 30 listopada wchodzisz na salę przy ulicy Redutowej. Dostajesz koszulkę z losowym numerem i od teraz nazywasz się 43 albo 16, etc. Na drafcie przechodzisz kilka testów sprawnościowo-koszykarskich, a także bierzesz udział w gierkach kontrolnych w losowych składach. Ważnym elementem jest też tor skillsów, który wykonujesz indywidualnie pod okiem wszystkich menedżerów. 6 trenerów menedżerów drużyn będzie krążyć po sali i notować swoje obserwacje. 14 dobry na jedynkę, 8 wali truje i tak dalej. To oni po zakończeniu workoutu zamykają się w pokoju i wybierają drużyny. I tu odpowiedź na często zadawane przez Was pytanie. Jaki będzie poziom? Najważniejsze jest to, że poziom będzie wyrównany. Draft odbywa się tak zwaną serpentyną, czyli co rundę odwracamy kolejność. Załóżmy teraz hipotetycznie, że da się zawodników posortować według poziomu. Załóżmy też, że można wyróżnić wśród nich 3 grupy. Kozaków, zawodników spoko, i zawodników muszę wreszcie rzucić szlugi i to nawet 15 kilo. Zastanów się, w której grupie mógłbyś wypaść. Załóżmy dalej, że menedżerowie wybierają dokładnie według tej kolejności. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się rozjaśniać? Niezależnie czy jesteś murowanym pierwszym pikiem, czy też masz wątpliwości, czy się w ogóle dostaniesz, będziesz rywalizował z zawodnikami w podobnej dyspozycji. A skąd ta pewność? Skąd wiem, że nie będę grzał ławy? Tu nasze sprawdzone już rozwiązanie. Zacznijmy od tego, że mecze są długie, 4 razy 15 minut. W pierwszych 3 kwartach trenerzy mogą robić zmiany tylko co 5 minut, czyli dzielimy kwarty na 5-minutowe segmenty. Każdy zawodnik ma takich segmentów zagwarantowane 3, czyli 15 minut w każdym meczu. Dlaczego w pierwszych 3 kwartach? Bo w czwartej nie chcemy, żeby cokolwiek ograniczało trenerów w dążeniu do zwycięstwa. Nie chcemy też, żeby ktoś czekał cały mecz na ławce, żeby wejść jak już jest po wszystkim. Dobra, zostałeś wybrany do drużyny. Seattle, Chicago, a może Sacramento. Przecież marzyliśmy o NBA, kiedy właśnie te drużyny wymiatały. Dostajesz kolejną koszulkę, design inspirowany NBA, numer, który wybrałeś w zgłoszeniu i twoje nazwisko na plecach. Całkiem spoko, nie? Dzień po drafcie spotykasz się ze swoją nową drużyną na treningu. Następny weekend to już mecze. I w sobotę, i w niedzielę. Kolejny, tak samo. Gramy na redutowej na 3 sektorach na raz, więc wszyscy zawsze zaczynają o 19. Dalej już playoffy i wielki finał w niedzielę 22 grudnia. Dużo grania, mało czasu, lepiej iść już pobiega. Bardzo ważna i fajna rzecz, ligowa strona. Tu nie tylko suche boxscory, ale też twoja strona zawodnika, liderzy statystyk, recapy z meczów, analizy, zdjęcia z meczów i highlights. To wszystko już działa w Lidze Wiatrów, czyli tym samym, ale dla licealistów. Obecnie trwa już 5. edycja, zobacz koniecznie na www.ligawiatrów.pl, jak to wygląda. Tak, to ty finansujesz tą zabawę, ale zastanów się. Jeśli twoja drużyna dojdzie do finału, masz 6 meczów po 1,5 godziny, do tego draft z treningiem to jeszcze 4, łącznie 13 godzin na sali. Odliczmy jeszcze 20 zł za koszulkę draftową. Wychodzi niecałe 7 zł za godzinę. Chodzisz zapewne na salę i raczej płacisz więcej. A masz tam trenera, sędziego, stacji, wideo i zdjęcia? No właśnie. Reasumując, DraftLiga ma być dla ciebie fajną niedługą przygodą i okazją do sprawdzenia siebie w nowej, rozsądnie zbudowanej, w pełni zaangażowanej drużynie z trenerem pasjonatem, który wybrał ciebie, abyś spełniał w niej konkretne zadanie. Zapraszamy! Zgłoszenia i wpłaty do 21 listopada, draft 30 listopada. DraftLiga. To o czym marzyłeś.